myśli po prostu nie mogą mnie przepaść. Czuję się jak Einstein XXI wieku, na własny rachunek oczywiście. No i nie Einstein 20, jak miał 21 lat, tylko jak miał 50. Ten błysk, co się roznosi, błysk to taka warstwa energii. Warstwa energii. Teraz tak, jeżeli ta początkowa energia tego wielkiego wybuchu, czyli połączenie się dwóch atomów wodoru, jednego atomu tlenu, wyzwoliła jakąś początkową energię. Nie tyle początkową, co określoną. To teraz, jeżeli ona w każdym kierunku wywiera presję, to znaczy, że nie tylko mogłaby pchnąć rakietę od Ziemi w kosmos, ale mogłaby pchnąć no, tysiące rakiet, tylko że we wszystkie inne strony. Część na przykład w stronę Ziemi, ale to już jak gdyby nie jest najistotniejsze w tym momencie. No, tylko że jeżeli ta warstwa energii rozprzestrzeniająca się, bo jeżeli ona się rozprzestrzenia z prędkością światła, skoro to jest błysk, skoro to jest kwant energii, to ten kwant energii oddziałuje, ta energia jak gdyby nie jest zgromadzona w jednym miejscu, tylko jest rozprzestrzeniona na powierzchnię kuli, która się ciągle z szybkością światła rozszerza. Rozszerza się. Ta sama energia, gdyby gęstość energii, no nie jest, znaczy jest to zawsze cały czas ta sama dawka energii rozprzestrzeniona na coraz większej warstwie. Po prostu, no jeżeli ten błysk po pewnym czasie przelotu światła zostałby dostrzeżony w jakiejś odległości, to tam jego moc, siła, praca, jaką mógłby wykonać, byłaby już mniejsza. Się wydaje, ale to jest chyba bardzo błędne, bo przestrzeń jest zupełnie inaczej skonstruowana. No i teraz właśnie, czy gdyby ten błysk dotarł, to światło z daleka lecące, światło gwiazd do nas lecące, to czy światło gwiazd wywiera na nas jakiś nacisk, to odpycha nas od siebie, wywiera na nas jakąś presję, jakiś skutek odrzutowy. No pewnie tak, tylko że bardzo mały, z bardzo wielu kierunków, więc w związku z tym wypadkowa jest bardzo skomplikowana i bardzo niewielka, ale no więc to by znaczyło, że im dalej, tym mniej oddziałuje. Błyśnie, pchnie kawałeczek, już go nie ma. Odbił się, poleciał. Już trzeba by następną parę atomów wodoru i połączyć z tlenem, żeby się wytworzył następny błysk, który by nas troszeczkę bardziej przyspieszył, bo ten pierwszy
kopniak. No już nam nada prędkość, już taką prędkość, która nigdy się nie zmieni. Nie wygaśnie, nie zwolnimy z czasem, nie ma żadnego oporu. W związku z tym już lecimy z jakąś prędkością. I drugi kopniak to już by nas zmienił naszą prędkość z pierwszej prędkości na troszkę szybszą prędkość. Te wybuchy nie musiałyby być wszystkie szybko naraz, jedne po drugim. Mogłyby następować jak w zegarze, jak w zegarku. Tik, 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 tik i zawsze przy każdym tiknięciu by troszeczkę wzrastała prędkość tego odrzuconego obiektu, czyli tej rakiety napędzanej tym paliwem wodorowym. Czyli jak gdyby taki silnik wodorowy, no jak gdyby nie musi mieć dużej mocy, czyli w czasie. Nie musi szybko bardzo pchać, tylko musi długo pchać. Ciekawe. No i z obliczenia będą jeszcze trwałe.